Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił ludowi: czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im: uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma. Jesteśmy światłem, kiedy życie w nas jest wartościowe, jest piękne, prawdziwe, uczciwe. Bez światła nie ma życia. Jesteśmy tymi, którzy nie poddają się złym mocom, bo one są ciemnością. Można powiedzieć o nas to, co mówi Biblia. Jesteśmy światłem okryci jak płaszczem. Światło kojarzy się z niebem, ze spokojem, ładem, miłością. Być światłem dla innych to być drogowskazem, który pokazuje to, co mnie interesuje, do czego zmierzam, co dla mnie jest ważne, czym żyję, czym pragnę żyć. W naszym życiu chrześcijańskim dążymy do poznania Boga, ale też poznania człowieka, poznania siebie. Prawda, którą poznaję, wprowadza mnie w światło. I tam mieszkam w Panu, a On zamieszkuje we mnie. Przenika mnie, emanuje ze mnie. Dlatego człowiek często jest przekonywujący, nawet kiedy nic nie mówi, nie ujawnia swoich poglądów. Ale ta prawda, która w nim żyje, czyli Bóg, pociąga do tego człowieka. Człowiek sprawiedliwy emanuje światłem nie z tej ziemi. I to ma wpływ na żyjących z nim. Wiemy wtedy, z kim mamy do czynienia. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia, mówi Jezus. Nie postępowanie za Jezusem jest właśnie pozbawianiem się tego wewnętrznego światła.